Ten film miał wyglądać troszeczkę inaczej. Jednak na wstępie zacznę od mojego podsumowania. Był to jeden z moich najlepszych wyjazdów, jaki miałem w ostatnich latach. Odwiedziłem moich wspaniałych klientów, poznałem cudownych ludzi oraz poznałem polską firmę i prezesa założyciela. Firmę, która nie ma naprawdę czego się wstydzić w stosunku do zagranicznej konkurencji. Ba, uważam, że w wielu przypadkach przewyższa rozwiązaniami i jakością zagraniczną konkurencję. Zapraszam na materiał z mojej podróży po Polsce. Dobry moi drodzy, witam serdecznie. No i cóż, wieczorem widzimy się w Trójmieście czy nie? Bo właśnie wjeżdżam na autostradę. No będę tam za 2 godziny, co prawda, więc cóż. Jak macie do polecenia jakieś dobre miejsce, gdzie można coś zjeść, to z chęcią skorzystam. Sopot, Gdańsk, Gdynia.
Moi drodzy, posłuchajcie tego. W całym dniu pracy. Czy może być przyjemniejszy moment, przyjemniejsze miejsce, aby sobie chwilę pospacerować? Nie sądzę. Dzień dobry, we wtorek. Sopot zaliczony, Gdańsk zaliczony. Teraz kierunek Olsztyn, a wieczorem Warszawa. Więc cóż, zobaczymy. Powiem wam szczerze, że mam takie dosyć nierówne odczucia, może tak to powiem, w stosunku do apartamentu, w którym spałem dzisiejszej nocy. Dupy nie urwał, że tak powiem, więc cóż, miał wysokie noty na Bookingu, ale przegięcie. W Warszawie mam już wynajęty apartament. Zobaczymy, jak to Warszawa mnie przywita. Jakie będą komforty, udogodnienia. Apartament ma tam bodajże 9-8 czy coś takiego. Dosyć dużo. Póki co ładna pogoda, słoneczko, mały ruch. Oby tak dalej. Do zobaczenia w Warszawie. Pozdrawiam.
zagrożoną, a Trevisi to oggi Varsavia. Tutti clienti importanti. Ok, faccio vedere un bel posto. No siema, Warszawo. Jestem w Warszawie. Właśnie byłem na bardzo ciekawym szkoleniu z mega formatów. Szkolił mnie chyba mistrz tej branży w Polsce, więc poznajmy mistrza. Cześć, witajcie. Mieliśmy teraz spotkanie wspaniałe w Warszawie na Starym Mieście. Jeżeli będziecie chcieli się z Oskarem spotkać, to gorąco polecam. Świetny człowiek, bardzo pozytywna postać. No takie polecenie to jak normalnie widzicie. To nie wiem co powiedzieć, kurde, teraz żeś mnie przegiął. To nie było ustawione. To ja tu wyjechałem. Wiecie, wieczór by nam tak szybko przeleciał i już jesteśmy tu ładnych parę godzin, więc naprawdę miło spędzony czas. Ty no, było. My się spotkaliśmy o 18. 18, jest prawie północ. A dzisiaj się witam z wami. No widzicie już te pomarańczowe barwy. Ciężko nie rozpoznać. Więc moi drodzy. Tak. Jego. Słuchajcie, tu jest taki pan, tu jestem ja i dostałem prezent, tego szukałem, a prezent dostałem od tego pana tutaj.